Chciałem podziękować koledze tutaj. Momencik, już muszę tylko zobaczyć, bo o kolega DTPN Media zalecił mi, żeby przełączyć na 50 Hz, nie na 60. Jak widzicie, efekt jest elegancki. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Jak widzę, profesjonalna odpowiedź, strzał w dziesiątkę. To mi się podoba. Moi drodzy, naprawdę dziękuję Wam za pomoc. Ja staram Wam się pomagać moimi filmami i bardzo się cieszę, że ktoś się odwdzięczył i od razu mi podpowiedział, co można zrobić. Teraz nagrywam w 4K i mam 50 klatek na sekundę. Bardzo fajnie to wychodzi, bo już widzę, że nawet nie ma migotania na ekranie, tutaj na podglądzie, więc jest świetnie. Jest świetnie. Fajnie, fajnie. Jedna prośba, moi drodzy, do Was. Jeśli ja mam jakieś pytanie techniczne z innej dziedziny, nie zadawajcie pytań na temat motocykli, bo to jest bez sensu, to jest chore. Naprawdę, są różne inne filmy i pod nimi też można napisać zapytanie, jest podany mail filmowy, można pisać, jak mam, będę miał czas, to odpowiem. Jeszcze raz PM Media, dziękuję serdecznie. Nie wiem, kto to jest, czy to jest jakaś firma, czy to jest osoba prywatna. DPN Media, pokażę może. Będzie widać. Tutaj kolega podpowiedział, ta kamera nie będzie pokazywała tutaj ostrości zbytnio. Zasugerował, żeby przejść na 30 klatek i zmienić z 60 Hz na 50. Więc bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Dużo mi to pomogło. Myślę, że teraz jakość filmów będzie lepsza i będzie, nie będzie już tylu problemów technicznych, co wcześniej. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy.